W dniu pierwszego inauguracyjnego posiedzenia zespołu parlamentarnego powołanego do spraw zbadania przyczyn katastrofy samolotu TU-154M oddaję głos panu posłowi Antonimu Macierewiczowi, inicjatorowi powstania zespołu. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję najmocniej. Szanowni państwo, zespół podjął dzisiaj pracę, został zatwierdzony regulamin prac zespołu, wybrane prezydium i zatwierdzony wstępny harmonogram prac naszego zespołu. Wszyscy mamy świadomość, że podejmujemy pracę, zapewne najważniejszą w naszym życiu, która dotyczy każdego Polaka i która dotyczy losów całej naszej ojczyzny. Mamy wielką świadomość obowiązków, jakie wzięliśmy na siebie, ale też konieczność, absolutną konieczność tego zadania, konieczność, którą wszyscy w Polsce odczuwają, a szczególnie ci, którzy zostali wybrani posłami i senatorami, i na których ta odpowiedzialność spada w olbrzymim wymiarze. A w skład prezydium składa się z 9 osób. Mamy zaszczyt mieć wśród nas także pana marszałka Romaszewskiego, pana senatora Piotrowicza, pan przewodniczący Zieliński także wchodzi w skład prezydium. Ja będę pracami tego zespołu z woli senatorów i posłów kierował. Zespół jest otwarty na wszystkich senatorów i posłów. Bardzo prosimy tych wszystkich, którzy poczuwają się do obowiązku wyjaśnienia tej straszliwej tragedii, tej największej katastrofy w naszych dziejach najnowszych. Przywołuję tutaj tylko to, co już uchwałą Sejmu zostało stwierdzone, że to jest największa katastrofa, jaka nas dotknęła. Z tego wynikają pewne zobowiązania. Zwracam się do wszystkich senatorów i posłów o współpracę, czy to w formie najlepiej członkostwa w zespole, czy w dowolnej innej. Zwracam się także o współpracę do wszystkich organów państwa, które tak dobrze w wielkiej mierze pracują, i tych, które pracują źle, a będą pracowały lepiej. Zwracam się o wszelką możliwą pomoc do mediów, które tak wiele, naprawdę wiele zrobiły dla zebrania informacji i wyjaśnienia wielu, wielu jej aspektów. Zapewne bylibyśmy dużo dalej, gdyby nie wielki wysiłek pracy mediów, w tym także tych wszystkich, którzy w internecie analizują tę problematykę, za co serdecznie dziękuję. Będziemy się skupiali na trzech obszarach. Będziemy analizowali to, co było drogą do Smoleńska, to, co poprzedziło katastrofę, a do niej się w jakikolwiek sposób przyczyniło. Będziemy badali sam przebieg katastrofy i będziemy badali procedury i działania, jakie nastąpiły później. Na wszystkich tych etapach będziemy starali się ustalić problematykę techniczną, polityczną i odpowiedzialność osobistą ludzi w to zaangażowanych. Chcemy zakończyć naszą pracę jak najszybciej. Będziemy działali jawnie, otwarcie, prosząc media o przekazywanie naszych posiedzeń, informowanie. Będziemy się spotykali z ekspertami, ale także ze świadkami wydarzeń. Wszystko, co mają do powiedzenia, będziemy państwu przekazywali poprzez media, mam nadzieję, obecne na naszych posiedzeniach. Będziemy publikowali cząstkowe raporty czy podsumowania, a także, mam nadzieję, jak najszybciej taki raport, który ujmie całokształt wydarzeń. W olbrzymim stopniu jest to kontynuacja pracy, którą zawdzięczamy zespołowi parlamentarnemu, zespołowi Prawa i Sprawiedliwości, którym kierował pan przewodniczący Zieliński i który ma na swoim koncie olbrzymi dorobek, który będziemy starali się jak najlepiej
kontynuować, umożliwiając korzystanie z niego całemu społeczeństwu. Proszę bardzo, oddaję głos teraz panu przewodniczącemu dla powiedzenia kilku słów na ten temat. Ja tylko chciałem też to potwierdzić i przypomnieć, że funkcjonował ten wewnętrzny zespół klubowy Prawa i Sprawiedliwości, który zajmował się z jednej strony analizą tej tragicznej sprawy. Po drugie, inicjował pewne działania na rzecz pomocy rodzinom ofiar i działał na rzecz upamiętnienia ofiar katastrofy. Jeżeli chodzi o te różne płaszczyzny naszych działań dotychczasowych, to one będą kontynuowane, będą się dalej toczyć. A materiał analityczny, który powstał, składa się z dwóch części. Jedna dotyczy tego, co działo się przed wylotem samolotu prezydenckiego 10 kwietnia, przed katastrofą. Druga część dotyczy tego, co działo się, co było podejmowane czy nie podejmowane po katastrofie. Materiał wymaga jeszcze dalszych uzupełnień, dalszych analiz, dalszej pracy, bo każdy dzień przynosi nowe okoliczności. To bardzo uważnie musi być analizowane i będziemy to nadal czynić, ale wobec powstania tego dużego zespołu parlamentarnego, który wspólnie powołaliśmy, będę wnioskował do przewodniczącego klubu, aby ten nasz zespół węższy po podsumowaniu jego prac, jego działalności rozwiązać, a dorobek przekazać do wykorzystania przez zespół, którym kieruje od dzisiaj pan poseł Antoni Macierewicz. Myślę, że ten materiał, o którym państwu wspominam, w jakimś momencie, czy po uzupełnieniach, czy w kształcie takim, jak na tym się jeszcze zastanowimy, będzie państwu przedstawiony, ale chcę tylko zwrócić uwagę na to, że to jest materiał oparty na faktach i dokumentach, na zdarzeniach, na źródłach. Co do źródeł, to oczywiście mamy ogromne kłopoty z dostępem do wielu źródeł, których nam brakuje, ale to nie tylko jest nasz problem, to jest problem Polski, bo i Komisja Badania Wypadków Lotniczych tego nie ma, bo te dokumenty są w Rosji, i polska prokuratura. To jest też zadanie dla nas wszystkich i dla zespołu naszego, który dzisiaj ukonstruował swoje prezydium także, żeby doprowadzić do tego, aby jak najszybciej materiały postępowania wyjaśniającego i materiały śledztwa oryginalne, wiarygodne dotarły do polskich rąk, bo przypomnę państwu, że tym pierworodnym grzechem, tym źródłem tego, co mamy dzisiaj, jest to, że premier Donald Tusk nie wystąpił do Rosji o przekazanie nam postępowania wyjaśniającego. Gdyby tak się stało, jak zresztą chcieliśmy później skłonić do tego pana premiera na mocy rezolucji, która nie została przyjęta, to byłoby inaczej. Ale niestety mamy do czynienia z sytuacją, gdy Polska jest w takim trudnym położeniu, bo nie ma właśnie dostępu do wielu materiałów. Jesteśmy uzależnieni od strony rosyjskiej w tym po prostu, ale nasz zespół będzie też głośno pewne kwestie artykułował, dużo myślę bardziej głośno niż dotychczas ten zespół wewnątrzklubowy, którego etap pracy kończymy, z tego względu, że jesteśmy już dalej posunięci w czasie, mamy więcej wiedzy i nasz zespół jest większy i silniejszy. Pan marszałek Zbigniew Hrabaszewski, prosi. Proszę państwa, ja po prostu sądzę, że władza ustawodawcza jako taka jest jedną z istotnych władz w państwie i jako taka nie może przejść nad faktem katastrofy smoleńskiej do porządku dziennego. Wydaje się, że w tej sytuacji taki organ parlamentu, jakim jest zespół parlamentarny, jest całkowicie na miejscu i problemem, przed którym my stoimy, oczywiście jest z jednej strony brak informacji, które są objęte najrozmaitszymi formami tajemnicy. No i tak to jest. Z drugiej strony nadmiar najrozmaitszych pogłosek. Ja myślę, że właściwie naszą rolą będzie w jakiś sposób to posegregować i posegregować to odpowiedzialnie. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, którą mamy do zrobienia. No powiedziałbym, że od innych instytucji my będziemy się różnili przede wszystkim tym, że to, co będziemy wiedzieli i do czego będziemy mieli przekonanie, no będziemy państwu przekazywali. I to jest chyba ta zasadnicza rola wykorzystania praw parlamentarzystów. Dziękuję bardzo.